Kolejną rośliną zwalczającą smog jest bluszcz zwyczajny, inaczej bluszcz pospolity. Jest to pnącze, które potrzebuje specjalnych podstawek, ale może się pnąć po płocie, ogrodzeniu, budynkach, innych roślinach, ale wtedy może te rośliny zagłuszyć. Bluszcz rośnie w każdej żyznej, wilgotnej, przepuszczalnej ziemi pod warunkiem, że jest zasadowa, lubi ziemie wapienne, lubi cień lub półcień, dlatego dobrze się czuje od strony północnej i może wymagać takich specjalnych podstawek. I teraz dlaczego zimą roślinom zmniejszamy temperaturę, ograniczamy podlewanie i nawożenie? Ponieważ tak jak my śpimy w ciągu doby, mamy okres snu i czuwania, tak samo rośliny mają w ciągu roku taki okres. Zimą ich metabolizm zwalnia, zaprzestają fotosyntetyzować, często zimują w postaci kłączy lub cebul, drzewa i krzewy tracą liście i to jest taki ich sen, kiedy one się regenerują, a wtedy również rośliny nie zaprzestają wzrostu i dla nich to jest taki sam okres regeneracji jak dla nas sen i można je sztucznie wtedy zimą do kwitnienia pobudzać, ale to wtedy się odbije na ich zdrowiu. One zaczną wtedy szybko schnąć, dlatego trzeba im pozwolić tak jak w naturze żyć, że w naturze one też w zimę mają okres spoczynku i trzeba im na ten okres spoczynku w domu pozwolić. Szczególnie to jest ważne dla roślin z naszego klimatu umiarkowanego, a rośliny z klimatu tropikalnego również mają taki okres, ale nie dotyczy on całej rośliny, a jej części. Na przykład jeden pęd drzewa w tropikach owocuje, drugi kwitnie, a trzeci traci liście i idzie spać. Dziękuję, miłego dnia.